Cześć, cześć, siemano drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w 84. odcinku z serii Zagrajmy sobie w Cyberpunk 2077. Ostatnio tutaj odebraliśmy od Reginy Jones nagrodę za pokonanie i oczyszczenie miasta ze wszystkich cyberpsychopatów. Jeszcze to, co robiliśmy sobie ostatnio, to zadanie związane z Placidem, gdzie i Brigitte, gdzie udaliśmy się do ich siedziby i Vi poddała się stymulacji, próbie wyseparowania, zabezpieczenia relika i uratowania swojej świadomości. Niestety to zostało źle wykorzystane. Okazało się, że Placid oszukał, w skrócie mówiąc, i jak najbardziej tutaj zaistniał konflikt. Mamy jeszcze rozwój postaci, patrzcie. Punkt atutów do rozdania. Punkt jak najbardziej atutów do rozdania. Wrzućmy sobie tutaj w obrażenia krytyczne. Dobra. Wejdźmy sobie w dziennik. Już mapką się nie sugerujemy, bo oczyściliśmy mapkę. Okej, okay, mamy coś w zadaniach pobocznych, zdaje się. Tutaj do krwi zadanko, czyli ostatnia walka jeszcze się nie aktywowała, także musimy czekać. Quadro, gdzie jesteś? Tak się nazywa zadanie. Odległość 2,7 km. Polećmy sobie szybką podróżą. Tutaj mamy punkt transportowy. I tutaj sobie lecimy na obrzeża Night City. Zapominam, że trzeba przytrzymać krzyżyk, żeby udać się w szybką podróż. Także tak, moi mili. Ostatnio wyczyściliśmy miasto z bandytów, ze wszelkiego zepsucia, z cyberpsychopatów. Miasto jest czyściutkie jak bza. Także wielkie osiągnięcia za to i trofea nam wpadły. Następnie, no właśnie, ruszyliśmy z wątkiem fabularnym i będziemy sobie tym tropem podążać. Dobra, podjedźmy sobie motorynką. Świetnie jest móc korzystać z powrotem z motocyklu Jackiego Wellsa. Wysypał się nam poprzednio. Wsiądź do auta. Może jakieś autko dostajemy, albo coś innego się dzieje. Tutaj proszę bardzo, pan, dwóch panów sobie siedzi w kaskach, jacyś budowlańcy, coś w tym stylu. Mamy jakieś fajne auto, pytanie czy to jest auto. Opuść teren. Dobra, wrzućmy sobie inną kamerę dla wygody. Czy to auto zostało nam wrzucone do garażu, czy o coś innego tutaj chodzi? Okej, okay, zadanie jest wykonane. Sprawdźmy sobie garaż. Mamy championa Glen Auto, motocykl od pana Palmer, motocykl od Jackiego Wellsie, Kalibura, ten pustynny znaleziony. Mamy też nie wiem, czy to jest bestia Claire, czy to jest też wóz, który był w innej. Okej, okay, mamy Turbo R Vitech, VTech. Fajnie. Jak najbardziej genialnie i fajnie. Dużo tych aut i pojazdów otrzymaliśmy, nie kupując praktycznie żadnego. W każdym razie lecimy sobie z powrotem do dziennika. Zadania poboczne, kontrakty. Mamy odebrać nagrodę, proszę bardzo. Automania, mieszkania, zakończono. Mamy jakąś jeszcze odebrać nagrodę.
2,7 km, ale tym razem sobie pojedziemy manualnie. Przetestujemy nowe autko, pobawimy się nim. Tutaj jesteśmy przy tym magazynie, gdzie do tajnego klubu z Riverem Wardem się wkradaliśmy. Ale autko fajnie bryka. Ma fajne, genialne przyspieszenie. Trochę jeszcze nie mamy wyczucia do niego. Także wybaczcie, jak tam trochę gdzieś go obije. Ale fajnie bryka sobie. Ups, wystawiono nam list gończy za uszkodzenia. Miejmy nadzieję, że szybko spadnie nam poziom poszukiwania. Zazwyczaj tak to miało miejsce. Okej. Zbliżamy się pomalutku. Nie jesteśmy już ścigani przez policję, także łagodnie się z nami obeszli. Trzeba przyznać, że mega to robi wrażenie. Teraz sobie mostem pojedziemy. Fajnie się prowadzi. Trochę tyłem zarzuca, więc jest na co popatrzeć i nabijać frajdę sobie. Patrzcie, jakie drifty możemy robić. Fajnie się tak pobawić. Dodatkowo. Totalny freestyle z naszej strony. Okej, i tutaj. Jadę oczywiście ostrożnie, nie ze względu na to, żeby nic nie walnąć. I tam nie narazić się policji, bo to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast chcę praktykować ładną jazdę, żeby się cieszyć. Okej, znów wbijamy do jakiegoś garażu. Co oznacza, że... Tutaj musi nam się brama doczytać zapewne. Może być kolejny pojazd. A to korzystając z tego czasu, wjedźmy sobie w ogóle tutaj. Ale fajnie wygląda to auto. W ogóle dźwięk nam zamilkł. O! Jeszcze gorzej. Dobra, brama zniknęła. Mamy jeszcze jeden pojazd. Hojność barmana. Wow. To też jakieś quadro. Ale inny wóz niż ten, którym przyjechaliśmy. Zobaczmy sobie w ogóle po raz kolejny w garażu. A, teraz nie możemy, będąc na terenie garażu, patrzeć do garażu tego wyświetlanego. Także wyjedźmy sobie tą bryczką i zobaczymy, co pójdzie za... Ale klasyk taki. Nawet patrząc na koła. Takie klasyczne koła. Dobra. Na środku ulicy po chamsku staniemy. I zobaczymy sobie. Mamy Type 66640 TS. Okej. Czyli dwa auta zgarnęliśmy dzięki naszym działaniom. Znów nam dźwięk silnika się musi doczytać, bo jedziemy jak samochodem elektrycznym w totalnej ciszy. Dobra, zobaczmy sobie co dalej, bo mamy pięknie, łatwo i przyjemnie na początku odcinka, same nagrody. Tutaj do krwi musimy zaczekać, no i na skróty zadanie z Kirkiem. Średnio mam ochotę, mam niesmak do Kirka. No i koty w ciemności. Koty w ciemności. Czyli spotkanie z Takemurą.
ale się fatalnie rozbijamy. No dobra, trudno. Wybaczcie. Ale jednak latając non-stop motocyklem, a tylko sporadycznie autami, w przypadku wyścigów zdaje się, lub jakichś zadań, kiedy mieliśmy autko przetransportować, to jeszcze mamy naprawdę taką fajną sportową brykę, to jest zupełnie coś innego. Ale ją rzuca, zamiata nią, kolejna stłuczka, ale fajnie, naprawdę fajnie, oglądam ją sobie. O, przejechałem. Da radę tutaj zawrócić? A, na szczęście da. Tutaj też byliśmy raz w skrytce, na tym zakręcie. Po piracku sobie ładujemy w stylu GTA. Czyżbyśmy gdzieś tutaj mieli dotrzeć? W ogóle nam pokazuje ciut inną drogę. Aha, okej, teraz tędy. Nagle się pozmieniało. Okej, jest winda. No i jak mamy tutaj jechać? Gra nam przycina. Fajna taka oldschoolowa winda. Jest i pan Takemura. I proszę bardzo. NCPD. Panie Takemura, hello. Nie rozumiem. Nie chcę się wsi... Co tutaj? Zgadnij, komu zależało. Ale ja wciąż... Widzisz? Gdyby udało mi się... Jak to... Wskok. I jak... Kiedy ty załatwia... Wszystkie znaj... Jedyne co... Dzięki... Mam za... Trochę... Takemura. Tutaj przygotował faktycznie jakiś ciekawy plan. Nad platformą to nie wszystko. Ale mam na to spokój. Gdybyśmy mieli do... Wow, jaki mamy plakat tutaj z samobójcą. Ja mam. Nie marnuj czasu. Fajnie zawsze wygląda to rozrywanie drzwi tak siłą troszeczkę. Instalujemy sobie Painta. Okej, musimy wrócić. Bierzmy co tam się nawija pod łapki. To jak? Zrobione. No to już. Siadaj. Od wczoraj niczego nie jadłem. No to faktycznie. Najlepsze co w karcie. Dziś polecam yakitori. Cokolwiek co nie jest lokalną. Mamy wyświetlone ceny, patrzcie. Do zobaczenia jutro. Nie wierzę, że to mówię, ale...
Zatresowany. A kiedy? Proszę bardzo, jaki... Wiem, że to... Jednak... Co to jest? Okej. Jeszcze nie. Zgoda. Dlatego też prezydent Majer twierdzi, że tak. W takim razie, jak nazwać zabójstwo mojego ojca? Czy to nie była prowokacja? Arasaka. Wobec... A kiedy Jor... Dobra, zjedzmy sobie kuleczkę jakąś, taką z ciasta albo z mięsa. Czy... Boże... Mhm. No i zobaczymy, co nam tutaj z tym planem wypali. Zobaczymy wszystko w praktyce, jak będzie śmigało. Chętnie się podejmiemy. Chodź. Znalazłem dobry punkt obserwacyjny. Wow, mamy tutaj jakąś taką wyrzutnię. Czy też podnośnik. Coś takiego, zdaje się, widzieliśmy. Musimy tylko się tędy wspiąć. Proszę bardzo. Mówisz i masz. Wite jest dobra akrobatka. Wariatka akrobatka. Mówcie tak na nią. Okej. Teraz tędy. Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. O, proszę bardzo, jakieś graffiti tam. A, do windy wsiadamy. Proszę bardzo, pstryk. Powiedziałbym, że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś? Dobra. Gdyby było nas. Poruszamy. Tak bardzo nie cierpisz Night City. Chyba po prostu tęsknię za domem. No dobrze, poszukaj słabych punktów w zabezpieczeniach, a ja zastanowię się nad dywersją. Arasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. Jakiś mały sabotaż odciągnie ich uwagę od platform. Śmiało się o Takemura, biegaj, biegaj. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj, niech ta stara luneta się do czegoś przyda. Zaczynamy? Zaczynamy. Widzimy jakieś chodzące tutaj roboty. Wi, nie marnujmy czasu. Takemura patrzy przez lornetkę na Arasakę. Ale park maszynowy faktycznie. Wi, nie marnujmy czasu. Co my mamy zrobić? A, przeskanować, okej.
Zagapiłem się troszkę. Jest mostek, ale obstawiony ochroną. Wejdziemy tamtędy, jeśli nie znajdziemy niczego lepszego. Systemy defensywne w budynku z anteną. O, to się nada do sabotażu. Widzisz ten transformator przy murze? Dobre podparcie dla nóg. To też prawda. Dobra, co jeszcze tam możemy przeskanować? Ulicę przecina coś, co wygląda jak tunel techniczny. Może prowadzić na teren magazynów. W ogóle mamy tam jakieś anteny, sobie przeskanujmy. Może to już jest coś. Widzę systemy łączności. Silnie strzeżone. Nadawałyby się do dywersji. Okej, jeszcze mu omawiamy. To by chyba było na tyle. Tak, mamy już wszystko. To co, idziemy? To powiedziałaś przed wejściem do Compeki Plaza? Chcę mieć pewność, że niczego nie powiedzieliśmy. Powinniśmy trochę tutaj poczekać. Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy. W porządku. Zaczekajmy. Wi? Co? Nie wykonuj. Pierwszy wym... Kocio nam tutaj przyszedł. To ty... Moja babka. Jak... Do czego... No dobrze. Kurwa, coraz gorzej. Nie wyglądasz aż tak źle. Okej, wracamy sobie na ulicę. Minęło trochę czasu, więc w takiej deszczowej aurze będziemy plan realizować. Dawaj, dawaj tutaj Takemura. Gdzieś ty się podział, chłopie. Chodź, chodź, chodź. Czy nie mamy na ciebie czekać? Wszystko na to wskazuje, że nie. Albo i tak, bo winda nam nie ruszy. Teraz mamy możliwość. Tra-la-la, dobra. I wracamy sobie przez plac budowy. Będziemy na łące. Zajmę się dywersją, tak jak mówiłem. Dostań się do Arasaka Industrial Park. Okej. Okay. Może być ciężko, mamy jakieś auta tutaj na parkingu. Jestem na terenie. No właśnie słyszę. Miałaś to zrobić po cichu. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Zaraz odwrócę ich uwagę. Biegnij prosto do platformy. Otoczyć ją! Nie żałujemy, kosimy.
Domyślam się, że przegrzewanie się jest związane z relikiem. Patrzcie, mamy... Ale bydlak. Ale tutaj granatów to nam pójdzie. Dobra, musimy zmienić pozycję, bo jesteśmy przy osaczeni. Ale to będzie bitka. Dobra. Narobiłaś tu modelu, a Arasaka wysłała wsparcie. Walczmy po bohatersku. Dobra. Z żołnierzami sobie radzimy. Gorzej będzie z tym botem potężnym. Ale też go musimy rozwalić, nie ma przebacz. Żadne wsparcie Arasaki nie może się równać z nami. Nie ma opcji. Dajemy naprzód. Hop. Ładujmy w niego te granaty. Mamy komfortowe warunki. O, padliśmy. Szok. Spróbujemy oczywiście innymi metodami też podziałać. Najpierw wytłukiwać wszystkich żołnierzy, bo jeszcze tam część żołnierzy się kręciła, żeby zostać sam na sam z tym botem. Mechem. Swoją drogą wchodzenie po cichu w takie miejsce jest nudne. Lepiej się potrzepać trochę z przeciwnikami. Swoją drogą, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zerknąć, to jest wytwarzanie, żeby cokolwiek sobie bronię ulepszyć. Okej. Okay. Możemy giwerę jeszcze sobie też ulepszyć. A zróbmy to, why not? Będziesz łatwym celem, wystawiając się tak. Jestem na terenie. Miałaś to zrobić po cichu. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Właśnie słyszę. Zaraz odwrócę ich uwagę. Biegnij prosto do platformy. Nie zamierzam tak na łatwiznę iść. Okej, tutaj się nie przyciśniemy. Nie odpuszczę!
Zgrupować się! Narobiłaś burdelu, a Arasaka wysłała wsparcie. Trochę sobie go poupaliśmy. Tak jest! Podnieśnij teraz granatników! Weźmy sobie jeden granat w żołnierzy. Strzelajcie! Mamy potężną akcję, więc trzeba... działać taktycznie. Nic po niej nie zostanie! Ważne, żeby zdjąć twardziela. Ale nas walną. Dobra, moi drodzy, my będziemy robić podejście, ale to już w następnym odcinku. Także serdecznie i pięknie dziękuję wam za uwagę, bo szykuje się mega akcja. Życzę wam dobrego dnia, dużo zdrowia. I przede wszystkim mega frajdy z grania, także trzymajcie się ciepło, na razie. Hej, cześć, pa!